i u Niego szukali pokrzepienia. Ośmieleni tą zachętą, módlmy się wspólnie. Za Kościół Święty, aby na łaskę przybrania przez Boga odpowiadał stronie o nieskazitelność postępowania, Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Za ludzi cierpiących z powodu Twoje, aby Jezus Chrystus, pokorny i zwycięski Król Pokoju, wziął ich w obronę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Za rodziny naszej parafii, aby poprzez wzajemny szacunek i miłość stawały się obrazem miłości Boga i miejscem świadczenia o wierze. Ciebie prosimy. Za trudzących się na roli o błogosławieństwo i odpowiednią pogodę i za wypoczywających na urlopach i wakacjach o doświadczenie wielkości Boga w dziele stworzenia. Ciebie prosimy. Za nas, zabranych na świętej liturgii, abyśmy umocnili naszą więź ze Zbawicielem i od Niego uczyli się świętego życia. Ciebie prosimy. Za Pana Piotra, potrzebne dla Niego łaski, opiekę Maryi i zdrowie, wszelką pomyślność Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych polecanych w pomnikach naszej parafii, za zmarłego Piotra, którego polecamy przy Grzegorzu, uchwałę nie badamy. Ciebie prosimy. Boże, Ty podtrzymujesz wszystkich, którzy upadają i podnosisz zmęczonych. Nie odmawiaj także nam potrzebne łaski. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.